Dobry wieczór, dobry wieczór. Wybiła godzina 20. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w cotygodniowym naszym składzie. Ja nazywam się Agnieszka Jaroszewska, jest ze mną Józef Pudelski, którego już też widać. Jest również Dominika Brzeżańska. I tak krótko dla osób, które być może dołączyły po raz pierwszy, powiemy, że prowadzimy Akademię Zdrowia poświęconą Healy, urządzeniu terapeutycznemu i staramy się Wam jak najbliżej przybliżyć ten temat w zakresach, w których jesteśmy, że tak powiem, najmocniejsi, żebyście mogli też czerpać i używać tej wiedzy dla siebie, dla swoich klientów, dla swoich rodzin i korzystajcie jak najwięcej. Ja dzisiaj opowiem Wam o jednym z programów, które mamy dostępne na naszym urządzeniu. Jest to program poświęcony czakrom, naszym ośrodkom energetycznym. Później Dominika przejdzie do tematu Healy Holistic, natomiast Józef Pudelski opowie nam o jak wystartować z Healy. Więc tak, żeby nie tracić czasu, bo cenimy sobie nasz czas, Wasz czas i oczywiście te spotkania są rejestrowane, będziecie mieli do nich dostęp. Rozpocznę od mojego tematu. Jak wiecie, moi drodzy, mamy na Healy masę możliwości, masę urządzeń, całą masę programów terapeutycznych i jedną z nich jest program czakry. Ja jestem dyplomowanym bioenergoterapeutą, jakiś czas temu zdobyłam wykształcenie zawodowe, dlatego ten temat tutaj wzięłam pod pieczę, ponieważ jakby wiem, że jesteście na różnym poziomie zaawansowania, zainteresowania tym tematem, a postaram się go przybliżyć jak najbardziej użytecznie. Program czakry znajduje się w trzeciej edycji Healy, w Healy Holistic Plus. Ale ja ten temat też się postaram tak przybliżyć, żeby osoby, które nie mają tego upgrade'u jakby, też mogły jak najwięcej wynieść i skorzystać. Więc tak, jeżeli odpalamy, włączamy sobie program czakry, to mamy 7 głównych czakr, 7 głównych centrów energetycznych. Ja za chwilkę opowiem i pokażę Wam, gdzie one są zlokalizowane i za co odpowiadają. Ale począwszy od pierwszej czakry, zawsze zaczynamy pracę z czakrami od dołu, czyli skoncentruję się na czakrze podstawy, czakrze korzenia, która jest odpowiedzialna za energetyczną harmonizację aspektów i taką podstawę naszego wewnętrznego zaufania, o czym dalej powiem później. Druga czakra to czakra sakralna, odpowiada za energetyczną harmonizację właśnie i pobudzenie kreatywności. Trzecia czakra to czakra splotu słonecznego, odpowiada właśnie za wzmożenie pewności siebie, jak tu mamy napisane. Trzecia czakra to czakra gardła, odpowiada za naszą komunikację nie tylko z innymi, ale także z nami samymi. Czakra trzeciego oka też otwiera nasz potencjał, łączy nas z naszą intuicją i czakra korony jest odpowiedzialna za nasze połączenie z naszym wyższym ja, z naszą wyższą jaźnią. Jest wiele teorii dotyczących czakr. Niektórzy jakby mają stosunek ambiwalentny, niektórzy je negują. Jednak mimo wszystko, tak jak zawsze mówi Dominika, zaufajmy twórcom urządzenia i bazujmy na tej wiedzy i wykorzystujmy najwięcej ich możliwości i dostępności. Słuchajcie, zacznę od tego, co to w ogóle są czakry. Czakry to są ośrodki energetyczne, które znajdują się w różnych miejscach ciała. Na poziomie ciała fizycznego i opowiem, gdzie one są zlokalizowane, natomiast też są zlokalizowane na poziomie ciał naszych subtelnych. I mamy tych najważniejszych czakr 7. 7, które przed chwileczką wymieniłam i są one umiejscowione wzdłuż kręgosłupa. I tak, jeżeli zaczynamy właśnie pracę z czakrami, to zawsze zaczynamy ją od najniższej naszej czakry.
Te ośrodki energetyczne mają swoją wibrację, mają swoje kierunek jakby wibrowania. Każda kręci się w zależności od płci, czy to kobieta, czy mężczyzna, w określonym kierunku. I teraz tak, zasadą funkcjonowania właściwie, ponieważ tak jak mówimy, są to ośrodki energetyczne, właściwego funkcjonowania narządów w tym obrębie, jak również poszczególnych funkcji naszej psychiki, naszych emocji, naszego potencjału jakby osobowościowego, każdy z tych centrów energetycznych odpowiada nam za coś innego. I teraz jak my możemy warunkiem dobrego funkcjonowania w życiu, nie tylko na poziomie fizycznym, ale i na poziomie czy komunikacji, czy kontaktu ze sobą samym, czy wyrażenia naszego najwyższego potencjału, jest zharmonizowane działanie tych wszystkich ośrodków energetycznych. One muszą być po prostu w równowadze. Nie może być w tych czakrach, to znaczy nie powinno być, zdarza się oczywiście bardzo często, że jest, ani nadwyżki energii, ani niedoboru energii. To jest po prostu bardzo, bardzo ważne, żeby tą harmonijność tutaj zachować. I teraz jak my możemy wpływać na harmonijność tych czakr? Ci, co mają Healy Holistic, oczywiście wiadomo, mogą się wspierać tym. Natomiast jest jakby zasadą właściwego funkcjonowania umieszczenie w polu takiej czakry energii zbliżonej do jej wibracji. I to są energie, na przykład kolorów, tak jak tutaj mamy różne kolory tych czakr. Są to też, oddziaływują na czakry również zapachy, odpowiednie olejki eteryczne, dźwięki, także odpowiednie mantry również nam te czakry aktywizują. Natomiast wszystko jakby macie zawarte w tym slajdzie. Także ja proponuję zrobić sobie na przykład zdjęcie albo print screen tego ekranu, ponieważ tak naprawdę tam jest całe clue funkcjonowania tych czakr. I tak. Jeżeli chodzi o czakrę pierwszą, jest ona zlokalizowana właśnie pomiędzy odbytnicą, dokładnie jak genitaliami. Otwarta jest od dołu, odpowiada jej kolor czerwony, czyli kolor czerwony, posiadanie takiego koloru czerwonego energetyzuje tą czakrę, jeżeli mamy jej niedobór energii. I za co odpowiada ta czakra? Nie dość, że na poziomie fizycznym związana jest między innymi z zębami, paznokciami, krwią, u mężczyzn z prostatą. Każda czakra znajduje się w otoczeniu jakby najbliższych gruczołów, więc tutaj czakra pierwsza jest w obrębie gruczołu nadnercza. To na poziomie emocjonalnym ta czakra odpowiada za taką siłę życiową, charyzmę, odwagę, przedsiębiorczość. Łączy nas też z materią, więc osoby, które mają zaburzoną tą czakrę, też nie za bardzo radzą sobie z tematami materialnymi. I właśnie jeżeli ta czakra jest słaba, to... I teraz uwaga, sprawy nas przerastają, traci się grunt pod nogami, nie ma się siły przebicia, stoi się gdzieś w kącie, nie ma takiej wewnętrznej ekspresji. I gdy takie tematy życiowe nas dotyczą, to warto po prostu popracować z tą czakrą. Czyli tak, gdy mamy jakieś dysfunkcje na poziomie odbytu, kości, zębów, zmysłów, załóżmy zapachu, czy problemy z odcinkiem kręgosłupa, lub mamy właśnie za mało takiej charyzmy, przebojowości, mamy lęk o przetrwanie, to właśnie program czakra pierwsza powinniśmy sobie stosować. Czyli tak jak spojrzycie na to zestawienie, jeżeli w którymś aspekcie, czy na poziomie fizycznym, czy na poziomie emocjonalnym coś dotyczy Was, to dobrze taki program jeszcze energetycznie wzmocnić, nie tylko programy fizyczne, nie tylko programy meridianowe, ale właśnie programy dotyczące centrów energetycznych w danym zakresie. Druga czakra jest zwana czakrą sakralną. Ona się znajduje ponad genitaliami, dokładnie na szerokość dłoni poniżej pępka, czyli niedaleko tej pierwszej czakry. Odpowiada za zmysł smaku. Każda czakra też ma swój żywioł, ta akurat odpowiada za żywioł wody i ona nam odpowiada na poziomie fizycznym za gruczoły, pciołę, jajniki, u kobiet za pochwę, u mężczyzn za jądra i prostatę, również za nerki, pęcherz. Więc jeżeli na przykład jest temat związany z bezpłodnością, to też warto sobie ten program na czakrze sakralnej puszczać.
Jeżeli chodzi o emocje, to ta czakra odpowiada za kreatywność, za czujność, za taką żwawość. I jeżeli właśnie mamy brak takiej elastyczności w życiu albo jakieś zaburzenia na tle seksualnym, to też warto na tą czakrę tutaj zwrócić uwagę i te programy z tej czakry sobie puszczać. Trzecia czakra to jest czakra splotu słonecznego. Aha, i oczywiście zwróćcie uwagę na kolory, także warto też się jakby otaczać tymi kolorami, którymi dedykowane są te czakry. To dla osób, które nie mają Healing Holistic, a chciałyby się załóżmy wesprzeć jakimiś dodatkowymi metodami. Dodam jeszcze, że tak, jeżeli chodzi o pierwszą czakrę, to jak możemy zaktywizować ją przez kontakt z naturą, wychodząc na słońce, przez kamienie takie jak granat, rubin czy hematyt. Jeżeli chodzi o pierwszą czakrę, to też zapachy takie jak cedr, goździk. Tą czakrę też doenergetyzuje chodzenie boso po trawie, po piasku, na boso. A jeżeli chodzi o zapach, to czerwone róże. Druga czakra właśnie, czym my się tutaj możemy otaczać, zarówno minerałami, kamieniami, o tym będę mówiła na następnym którymś ze spotkań, ale drugą czakrę możemy sobie doenergetyzować między innymi olejkiem yang-yang. Jeżeli chodzi o minerały, to kamień księżycowy i karneol, olejek sandałowy na przykład. No i jeżeli nam brakuje jeżeli mamy taką osobowość nostalgiczną, depresyjną, nie mamy radości życia, właśnie czy taką wręcz osobowościową oziębłość, to też tą czakrę powinniśmy sobie wspierać. Trochę przeskoczyłam, wracam do tej czakry splotu słonecznego. Ona ma, doenergetyzowuje ją kolor żółty, także wystarczy też założyć coś żółtego, czy pod spód, czy na siebie, ona nam się doenergetyzuje. Czakra trzecia połączona jest z trzustką, także jeżeli ktoś ma problemy właśnie w tym zakresie, bądź problemy z wątrobą, to też powinien sobie programy na czakrę trzecią włączać. Czakra trzecia odpowiada za pewność siebie, asertywność, takie wyrażenie pasji, szybkość, ogień, dynamizm, dominacja, ona też jest związana z władzą. Więc jeżeli czujemy się za mało asertywni, za mało tacy po prostu życiowo słabi, ludzie nami sterują, a nie chcemy tego, to właśnie praca z tą czakrą byłaby bardzo, bardzo ważna. Kamienie, które możemy stosować przy tej czakrze, to tygrysie oko, bursztyn, cytryn, topaz, też bardzo takie doenergetyzowujące są słoneczniki. Zapachy to lawenda, rozmaryn i to z takich ciekawostek dla tych, którzy załóżmy tą dostępność Healy mają na poziomie Healy Holistic. Czwarta czakra jest bardzo ważną też czakrą, oczywiście wszystkie są ważne. Jest to czakra serca, zlokalizowana jest na środku klatki piersiowej. Kolor, który ją jakby charakteryzuje, to nie jest niebieski, jak tutaj widać, tylko zielony i różowy. Gruczoły, w okolicy których znajduje się czakra serca, te gruczoły dokrewne, to grasica i układ chłonny. Na poziomie fizycznym, to gdy mamy problemy z płucami, z sercem czy ze skórą, to właśnie na tą czakrę powinniśmy zwrócić uwagę i sobie puszczać wibracje. Ta czakra jakby odpowiada też nam za takie współodczuwanie, więc współodczuwanie do innych, natomiast jak pracujemy z czakrą serca, się zdarza tak, że też inni stają się bardziej empatyczni w stosunku do nas, więc co może też poprawić tą pracę z tą czakrą, to też kontakt z naturą, głaskanie załóżmy zwierzaka naszego, otaczanie się zielonym kolorem, przytulanie dzieci, także tutaj to wszystko, taka czułość ogólna rozbudza nam tą czakrę. Jeżeli chodzi o kamienie, to warto kunzyt, szmaragd, kwarc różowy przy sobie nosić, jadeit, a z zapachów to olejek różany. Czakra gardła nam odpowiada za komunikację, ale nie tylko z wyrażenie się do innych i komunikację taką ogólną, ale też komunikację i harmonię ze sobą samym. Jej kolor to kolor błękitny,
i w ciele zlokalizowana jest w okolicy gardła, także takie narządy jak właśnie tarczyca, aparat głosu, migdałki, oskrzela, struny głosowe, jeżeli ktokolwiek ma z tym problem, a głównie dotyczy to mówców, załóżmy, czy nauczycieli, to też powinien z tą wibracją popracować. Ta czakra też odpowiada za wyrażenie emocji, więc to też jest ważne, i umiejętność mówienia nie, także te osoby, które gdzieś nie potrafią stawiać granic werbalnie, dobrze, żeby sobie z tą czakrą popracowały. Co nam doenergetyzowuje tą czakrę, to jest kamienie szlachetne, takie jak turkus, chalcedon, akwamaryn. Z zapachów to jest szałwia, eukaliptus na przykład. Jest tego dużo, dużo więcej, ale ja też przyspieszam, żeby oddać głos moim następcom, więc trochę przyspieszę. Szósta czakra to czakra trzeciego oka. Kolor jej to jest kolor indygo, taki kolor zahaczający wręcz o fiolet. Czakra trzeciego oka połączona jest energetycznie z przysadką mózgową, czyli też zarządza gospodarką hormonalną związaną z mózgiem, z muszczkiem, z rdzeniem kręgowym. Odpowiada za funkcjonowanie oczu, mięśni twarzy i tak jak tutaj widzimy, tarczyca przy tarczyce, struny głosowe, uszy, zmysł słuchu, szyja, kark, i w tym aspekcie jak mam jakieś dysfunkcje, to też dobrze jest się temu przyjrzeć i zastosować odpowiednie wibracje. Ta czakra odpowiada za taki osąd, naszą taką intuicję, takie zrozumienie siebie, zrozumienie sytuacji, zrozumienie innych, więc jeżeli jesteśmy tacy zachwiani, jeżeli chodzi o kwestie wyborów, ocenienia, co jest prawdą, co nie jest prawdą, to jest miejsce, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Co poprawia też dla tych osób nie mających chili, to kamienie takie jak szafir o barwie indygo, lapis lazuli, sodalit. Z zapachów to zapach mięty, zapach jaśminu. Ta czakra też ją aktywuje, takie granatowe niebo bezchmurne w nocy, więc też obserwacja gwiazd, takie proste rzeczy, proste zachowania, które nas jakby energetycznie przywracają do wibracji tej czakry. Czakra korony ma kolor fioletowy, związana jest też z białym, złotym. I cóż, ona się mieści w okolicy naszego mózgu, tak jakby w środku. Jeżeli chodzi o powiązania z ciałem, to mamy tutaj szyszynkę, mózg, głowę, szpik kostny, podwzgórze i cały system nerwowy. Jeżeli mamy jakieś zaburzenia, załóżmy nerwowe, jeżeli ten układ nie działa właściwie, to centrum nam odpowiada za inteligencję, koncentrację, pamięć, zdolności umysłowe, intuicję, i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby to wspierać. Kolor biały, kolor fioletowy, z kamieni ametyst, kryształ górski, z zapachów drzewo sandałowe i lotos, to są te rzeczy, które nam tą czakrę wzmacniają. No i czakra siódma to jest czakra korony. Jeżeli chodzi o powiązanie z ciałem, to przysadka, czubek głowy, strefa poza ciałem. Jest to siedziba najwyższej świadomości, połączenia z Bogiem, połączenia z absolutem, połączenia z wiarą jakkolwiek ujętą, więc ona też nas otwiera na takie wysokie, można powiedzieć, wibracje, odpowiedzialna jest za nasz rozwój duchowy, i jeżeli jesteśmy na tej drodze, to ta czakra siódma wtedy ma właściwe wibracje. Ja mam nadzieję, że troszeczkę Wam to zostało przybliżone, natomiast zróbcie sobie koniecznie jakiś print screen, żebyście wiedzieli, pracując z tym programem czakry, wybierając te odpowiednie właściwości, jak je możemy wykorzystać. Ja tak szybciutko powiem, jak je możemy wykorzystać, czyli jeżeli mamy dysfunkcję w którymkolwiek z tych aspektów, czy na poziomie fizycznym, czy na poziomie emocjonalnym, to możemy sobie wybierać wzmacniać dane centrum energetyczne, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste lub siódme, ale też jest dla osób, które chcą po prostu zastosować taką profilaktykę. Ja mam taki sposób, że sobie po prostu w kalendarzu Google wpisałam od poniedziałku do niedzieli, mamy dni 7 i każdego dnia wibruję, począwszy od czakry pierwszej,
czakrę drugą, kolorami sobie po prostu co tydzień, załóżmy poniedziałek jest poświęcony pierwszej czakrze, wtorek jest drugiej czakrze, środa trzeciej czakrze i można sobie tak dalej w górę stosować tą profilaktykę. To się mieści jakby w konwekcji medycyny czakralnej, medycyny wibracyjnej, medycyny energetycznej, więc bardzo warto z tym programem też pracować. A tutaj na koniec tylko na zakończenie, bo już mój czas mija, takie zdjęcie właśnie minerałów, którymi możemy dane czakry wzmacniać. Także zróbcie sobie może zdjęcie, ja częściowo to ujęłam. Tak jak mówiłam, w miejscu, w którym pracuję, mamy i minerały, uczymy osoby też, jak pracować z tymi czakrami. Mamy ciekawe, te osoby, które są z Poznania i u nas były, wiedzą, że mamy tam szereg możliwości do pracy z danymi centrami energetycznymi, także może kiedyś jeszcze więcej uda mi się Wam przedstawić, a na tą chwilę to będzie wszystko. I oddaję głos Józefowi. Nie, przepraszam, Dominice, wyświetlił mi się Józef, ale przychodzi. Witam Was bardzo serdecznie. Liczyłam na to, że się spotkam z Wami już z mojego biura, ale w piątek z jednej podróży, teraz wracając z drugiej. Także pozwólcie, że przejdziemy od razu do merytoryki. Ja tylko, Agnieszko, dziękuję bardzo, bo pięknie o czakrach opowiedziałaś i to, co ja zawsze mówię, nie patrzmy tylko i wyłącznie na chili. Chili jest czymś, co nam pomaga pracować wyregulować organizm, ale też inne czynniki są istotne, czyli jak już wiecie, jakie kolory odpowiadają jakim czakrom, macie niedobory w tych kwestiach, to ja polecam bardzo kolory i jak najbardziej właśnie te minerały też, sama kamienie szlachetne używam do regeneracji czakr u klientów i polecam wszystkim. Także do Agnieszki, Agnieszka specjalistka od minerałów i od kamieni szlachetnych, na pewno Wam dobrze doradzi. Moi drodzy, dzisiaj naszym tematem spotkania jest Healy Holistic Health, czyli ta druga opcja do zakupu w ramach urządzenia Healy. I tu już mamy większe pole do popisu, czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę osobę, która potrzebuje regeneracji i wsparcia organizmu, to już ta druga wersja będzie w jakimś stopniu uzupełniać w miarę kompleksowo nasze niedobory i nasze problemy zdrowotne. Zacznę od grupy programów Bóle Psychika. Jest to grupa programów, która została wprowadzona do Healy ze względu na ich sprawdzone przez medycynę akademicką działanie przeciwbólowe, działanie przeciwdepresyjne i działanie związane z lękami i bezsennością. Czyli to, co mamy na urządzeniu Healy napisane, że Healy jest urządzeniem medycznym dla leczenia bólu plus wspomagania zdrowia psychicznego, to mamy zawarte właśnie w tej grupie programowej. Jak Wam kiedyś wspomniałam, nie jest to moja ulubiona grupa ze względu na jej wąski zakres częstotliwości. Zazwyczaj w jednym z programów jest jedna częstotliwość, która jest podawana cały czas, żeby wspomóc lokalnie, miejscowo dany temat. Czyli trochę będzie działać jak prędzej jak tabletka przeciwbólowa, niż jak usuwanie przyczyny danego problemu. Co nie znaczy, że należy tę grupę programów bagatelizować. Jak ją stosować? Zalecane przez Healy jest raz dziennie, ale powiem Wam, że z mojego doświadczenia, jeżeli następują czy chroniczne bóle pleców, czy problemy z zębem, szczęką lokalnie, to spokojnie do 3 razy nawet, jeżeli nie czujecie jakichkolwiek skutków ubocznych, możecie zastosować programy przeciwbólowe. Tak jak mówię, to jest podanie jednej częstotliwości, zazwyczaj przez okres 20 do 30 minut i ona będzie wycofywać problemy bólowe. Inaczej się ma temat lęków, bezsenności. Tutaj rzeczywiście dobrze jest nie
dublować tego programu, czyli zostawić program jeden dziennie i przede wszystkim uzupełniać te programy innymi programami, jakimi będę o tym dzisiaj też mówić. W każdym razie, tak jak mówię, proste, jasne, klarowne. Boli mnie ząb, stosuję program bóle psychika. Drodzy Państwo, nie będzie ten program zbyt dobrze działał w momencie, gdy mamy problem ropny, problem z bakteriami, dlatego że ten program działa stricte przeciwbólowo. Natomiast jeżeli mamy jakikolwiek opuchnięcie, obrzęk, bakterię beztlenową, to do tego programu dołączymy, o czym będzie za chwilę, program z równowagi bioenergetycznej. I tutaj naprawdę nad tymi programami nie ma się co rozwodzić. One są jasne, krótkie, klarowne. Ważne jest, ponieważ są to programy miejscowe, wobec czego stosujemy elektrody uszne lub elektrody samoprzylepne. Jak ich używać jest dokładnie pokazane w momencie, gdy włączymy sobie dany program, to przed jego startem pokazuje się, jak elektrody przykleić lub jak przyczepić, bo czy elektrody uszne, czy elektrody samoprzylepne na wyrostki sutkowate za uszami lub na miejsce bólu, będzie w miejscu bólu to będzie pomiędzy bólem, czyli załóżmy, jeżeli mamy ból stawu, to będzie od góry stawu i od dołu stawu i wtedy będziemy mieć objęty cały staw. Natomiast jeżeli elektrody uszne, to zwróćmy uwagę na to, żeby używać tych, co w zestawie są naklejek takich flizelinowych, dlatego że uszy są wrażliwe i bardzo często następuje takie pieczenie, szczypanie, wobec czego używamy jako tego izolatora trochę tych naklejek, które są. Oczywiście można też użyć wacików lub bawełnianych gazików, tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Druga grupa programowa to jest równowaga bioenergetyczna. I tutaj mamy dwa programy. Równowaga bioenergetyczna 1 i równowaga bioenergetyczna 2. Nie wiem, czy zdradzę tajemnicę, jeżeli powiem, że wcześniej te programy pierwotnie miały być nazwane programami medycznymi, ale ze względu na medycynę akademicką, która rezerwuje sobie prawo do programów medycznych, stwierdzono, że jednak ta równowaga bioenergetyczna będzie lepiej tutaj rezonować z tym, co mamy w programach. Drodzy Państwo, to, że równowaga bioenergetyczna, ale nie bójmy się stwierdzić, że wspomagamy naszych klientów przy alergiach, przy układzie odpornościowym i zaraz powiem, jak tutaj podziałać. To już są programy bardzo konkretne, nadane, wspierające przy konkretnych schorzeniach lub dolegliwościach. Jak na ostatnich dwóch spotkaniach mieliśmy okazję porozmawiać o głębokim cyklu i złotym cyklu, które nam przygotowują nas i są naprawdę bardzo mocno kompleksowe, żeby przygotować organizm do właściwego funkcjonowania fizjologicznego, tak równowaga bioenergetyczna jest takim dopełnieniem działania, czyli w momencie, jeżeli przygotuję dobrze organizm poprzez złoty i głęboki cykl do działania na konkretnym narządzie albo na konkretnych dolegliwościach, to tutaj już będziemy punktowo działać na dany temat. Pamiętacie, jak mówiłam Wam o głębokim cyklu i w głębokim cyklu bardzo szeroko patrzyliśmy przez pryzmat częstotliwości na jakiś układ, tak? Czyli przy układzie oddechowym mieliśmy zarówno rzeczy związane z astmą, alergią, jak i schorzeniami oskrzeli i płuc i tak dalej. Tutaj już nie mamy takiego szerokiego wachlarza zastosowania, tylko mamy konkret. Jeżeli mam program układ odpornościowy, to będą częstotliwości przypisane wspomaganiu układu odpornościowego. Tu już nie będziemy szli przez pryzmat, układ odpornościowy będzie wspierać jeszcze to, że jelita lepiej funkcjonują i jeszcze to, że jesteśmy spokojniejsi. Nie.
układ odpornościowy, częstotliwości układu odpornościowego we wskazaniach. Cała reszta, czyli czas rzeczywisty, rezonans, będzie działał tak samo jak w pozostałych programach bransoletkowych. Program przeziębienie bardzo dobry przy infekcjach głównie wirusowych. Jeżeli mam osoby, u której zaczyna się przeziębienie, czuję, że ją łamie w kościach albo ma takie objawy typowo z lekkiego stanu zapalnego, na przykład górnych dróg oddechowych, to zawsze robię program oczyszczanie ze złotego cyklu, robię program przeziębienie i program z głębokiego cyklu oddech życia. Te trzy programy, jeden po drugim, znaczy w jednym dniu z przerwą godzinną na regenerację i na to, żeby organizm przyswoił częstotliwości, zazwyczaj jest wystarczające, żeby stosując tak programy przez 3 dni pod rząd, wyjść z przeziębienia bez stosowania środków farmakologicznych. Oczywiście to jest sugestia i moje doświadczenie, natomiast sami Państwo decydujecie, czy jest, czy nie ma potrzeby stosowania jakichś dodatkowych rzeczy. Jednym z takich kontrowersyjnych, można powiedzieć, tematów jest wysoka gorączka, dlatego że część osób z wysoką gorączką nie powinna stosować, zresztą takie ogólne zalecenie jest nie stosować chili przy gorączce powyżej 38,5 stopnia, ze względu na to, że organizm może nie mieć siły do pracy w tym momencie. Oczywiście zostawiam to do rozważenia Państwu. Podejrzewam, że w momencie, kiedy zaczniecie stosować chili, zanim taka gorączka wystąpi, to możecie nawet zabezpieczyć, żeby ona nie wystąpiła organizm. Ale tutaj, tak jak mówię, praca przy infekcjach, zastosowanie programu układ odpornościowy może być już trochę za późno. Układ odpornościowy to jest program do stosowania profilaktycznie. Jedna z osób w pytaniach zapytała, czy jak zabezpieczać się przed przeziębieniami u dzieci, które są w okresie szkolnym, czy jak zaczyna się okres jesienno-zimowy. Układ odpornościowy jak najbardziej, ale regularnie, czyli przynajmniej raz w tygodniu, profilaktycznie stosujemy układ odpornościowy. Następnie program alergie. W programie alergie to jest program typowo przeciwalergiczny. I drodzy Państwo, moja uwaga, jeżeli mamy alergię astmy, bardzo ostrożnie z układem odpornościowym. Nie stosujemy tego programu albo stosujemy go bardzo uważnie, natomiast program alergie jak najbardziej bezpiecznie, bez żadnego stresu, nawet do 3 razy w tygodniu możemy stosować. W okresie, kiedy są osoby, które mają taki marsz alergiczny i ta alergia jest bardzo aktywna, czy w okresie pylenia jakichś konkretnych krzewów, czy alergia kontaktowa, możemy zastosować program alergię codziennie. Nie będzie to stanowiło problemu, ale nie więcej niż raz dziennie, czyli to raz dziennie jest takim zabezpieczeniem. Oczywiście biorąc pod uwagę, że mamy do wyboru dużo więcej programów, ja bym nie wchodziła tutaj w system jeden program i ten sam cały czas, tylko 2-3 razy w tygodniu, a uzupełniajmy innymi. Bo zwróćcie znowu uwagę na to, że jeżeli ja we wskazaniach tutaj mam tylko alergię, to działam na sam problem alergii. Ale alergia to też jelita, to też emocje, wobec czego danie innych programów, o których rozmawialiśmy już w głębokim cyklu, będzie bardzo mocno łączyło sukces terapeutyczny, sukces równoważenia bioenergetycznego całego organizmu. Przy programie oczy to jest wspomaganie oczu pod kątem
ostrości wzroku, zapobiegania jaskrze, zaćmie, chorobom oczu. Natomiast jeżeli mamy już jaskrę, zaćmę i u osób typu 60, 70, 80 lat, to drodzy Państwo, tu może być za słabo. Powiedzmy w ten sposób. Wspomożemy, ale nie wycofamy. Warto tutaj zastosować program indywidualny, wspierający, ale przy dużej degeneracji może sobie troszkę z tym nie poradzić, nie bójmy się też tego powiedzieć. Program hormony przy jakimkolwiek zaburzeniu hormonalnym. I tak jak będziemy mieć w kolejnej grupie, będziemy mieć program między innymi tarczycy, to nie bójmy się łączyć programu hormony z programem tarczyca, dlatego że i jedno i drugie będzie wspomagać nas w funkcjonowaniu układu hormonalnego, natomiast tu będzie większe skupienie na wszystkim, na całym układzie hormonalnym, a w programie tarczyca w drugiej części równowagi bioenergetycznej skupienie na tarczycy i nadnerczach. Program jelito łączy jelito cienkie z jelitem grubym. Jak zwrócicie uwagę Państwo, tutaj nie ma osobno jelito jedne i drugie, tylko cały proces trawienia i funkcjonowania jelita, bardzo skuteczny program przy wszelkiego rodzaju nadwrażliwościach jelita, problemach z przepuszczalnością jelita, warto się nad tym programem pochylić. I znowu, to co mamy, czyli program trawienie w głębokim cyklu i program jelito w równowadze bioenergetycznej pięknie się uzupełniają. Kwestia nerwów. Mamy cały układ nerwowy plus też te nerwy emocjonalne. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o nerwy, to wszelkie profilaktyka chorób degeneracyjnych układu nerwowego, takich jak choroba Parkinsona, takich jak choroba Alzheimera, ale nie związanych z patogenami, jakim wirusy, pasożyty, grzyby, tylko tam, gdzie mamy degenerację czy osłonki mielinowej, czy sum funkcjonowania układu nerwowego. Później mobilność przy wszelkiego rodzaju dolegliwościach związanych ze sztywnością stawów mięśni, czyli tak zwane osoby, które rano nie mogą się rozruszać, nie mogą wstać, mają sztywność w stawach albo problemy bólowe. Z mojego doświadczenia, ponieważ w rodzinie mam osoby z takimi dolegliwościami, stosowanie 2 razy w tygodniu mobilności, a w okresach też zaostrzenia takiego jesiennego, gdzie te problemy z stanami zapalnymi i związanymi ze stawami, z bólami, neuralgiami bardzo mocno wpływa na osoby, zwłaszcza starsze. Systematyczne używanie programu mobilność będzie przywracało taką elastyczność. Łatwiej będzie ćwiczyć, łatwiej można zadziałać na po prostu normalnie funkcjonować. Jest co prawda powiedzenie, że jak człowiek po 40 wstaje i nic go nie boli, to nie żyje. Drodzy Państwo, zapewniam, to nie jest prawda. Wobec czego program mobilność, jak cię coś boli, jak wstajesz, nie możesz wstać, zdecydowanie możesz się pozbyć wszelkiego rodzaju bólu. Układ krążenia to jest program, który bardzo łagodnie działa na wspomaganie układu krążenia. Pośrednio będzie działał też na regulację ciśnienia. Przy czym, drodzy Państwo, znowu pytanie, jak mam wysokie ciśnienie, to co mam stosować? Jeżeli ciśnienie jest 200, to zastosowanie programu Healy, jeżeli to jest ciśnienie wysokie z powodu emocji, może nam pomóc program uspokojenie. Natomiast nie róbcie też z Healy urządzenia, które ma zastąpić lekarza. Jeżeli jest wysokie ciśnienie w danym momencie nagle występujące, pierwsze jest skontaktuj się
z kimś, kto najlepiej z lekarzem, terapeutą, który jest w stanie powiedzieć, czy jesteś w stanie sobie sam poradzić z tym ciśnieniem, czy nie. Natomiast Healy ma zapobiegać takim sytuacjom jak wzrost ciśnienia. Oczywiście ktoś, u kogo zdiagnozowano początek nadciśnienia, przy zastosowaniu miesiąc, dwa Healy z oczyszczaniem organizmu, z usuwaniem toksyn, najprawdopodobniej spowoduje to, że to ciśnienie zacznie wracać do normy. Natomiast jeżeli ktoś choruje na nadciśnienie i ma to nadciśnienie 10-20 lat, to tak jak mówię, tutaj Healy będzie wspomagająco do zapobiegania skokom ciśnienia, natomiast całe działanie pozostałe zostawiamy w dalszym specjalistom. Układ krążenia to również wszelkie rzeczy związane z pajączkami, tak zwanymi na nogach, z wszystkimi początkami żylaków, poprawą całej cyrkulacji w układzie krążenia, uspokojenie pracy serca. Jeżeli ktoś ma tendencję do arytmii związanymi z niedoborami elektrolitów, to też program przy odpowiednim spożywaniu elektrolitów, czy powiedzmy w diecie uzupełnianiu elektrolitów, czy w suplementacji, będzie nam poprawiał skuteczność wchłaniania. Jeśli chodzi o potencję, to jest to i menopauzę, jest to dla mnie jasne i myślę, że dla Państwa również, w jakich sytuacjach stosujemy. Potencja przy obniżonym libido, menopauza przy wszelkiego rodzaju objawach związanych z menopauzą, i to nie muszą być skoki czy tam uczucie gorąca, tylko jeżeli, drogie Panie, jeżeli wchodzimy w okres menopauzalny, stosujmy program menopauza profilaktycznie. No i program menstruacja lokalnie, jeżeli są dolegliwości bólowe, to można zadziałać, aczkolwiek z mojego doświadczenia najskuteczniejszy jest program ze złotego cyklu, program Ulga, i on działa bardzo dobrze, bo często bóle menstruacyjne nie są związane z poziomem fizycznym, tylko z poziomem emocjonalnym, braku akceptacji naszej kobiecości, i wtedy to, co stoi za bólem, czyli emocje, nam usunie program Ulga. Natomiast jeżeli jest problem fizyczny, są różnego rodzaju dolegliwości, tyłozgięcia i tak dalej, to ten program menstruacja lokalnie będzie działał rozkurczowo, będzie działał delikatnie, subtelnie na usunięcie bólu związanego właśnie z napięciem mięśni, ze skurczami macicy. Przechodzimy dalej, druga część równowagi bioenergetycznej. Mamy znowu połączenie, tam mieliśmy same jelita, natomiast tu mamy połączenie żołądek jelita. W takiej, kiedy używamy tego programu? Przy różnego rodzaju zatruciach pokarmowych, przy różnego rodzaju problemach trawiennych, czy to z przejedzenia, czy to z niewłaściwe, czy dyspepsje, plus wirusówki tak zwane, czy wirusy rota, biegunki i tak dalej, ale nie przewlekłe, czyli nie te spowodowane jelitem drażliwym, tylko tu, gdzie mamy tu i teraz coś nam się podziało, tak? Czyli ten żołądek jelita, takie trawienne, ale z drugiej strony, jeżeli mamy tendencję do wrzodów, do nadkwasoty, też będzie bardzo dobrze działać przy zgadze. Jak mamy zgagę i tendencję do cofania się treści pokarmowej, a nie są to przepukliny, to jak najbardziej ten program nam świetnie zadziała. Program bakterie przy wszelkich infekcjach bakteryjnych, bardzo dobrze przy anginach, razem z migdałkami, proszę zwrócić uwagę na te dwa programy razem, ale bakterie to też, tak jak mówiłam, problem zębów, problem przy infekcjach bakteryjnych, czy to górnych dróg oddechowych, czy związanych z niewłaściwą florą bakteryjną, przerostem flory bakteryjnej, czy to w genitaliach u kobiet, czy to w przewodzie pokarmowym, w każdym razie
wszędzie tam, gdzie mamy za dużo bakterii, albo tam, gdzie nie powinny być, gdzie są, a są w ogóle, tak? Migdałki przy anginach, przy przeroście migdałków, przy bólach migdałków, jeżeli u dzieci mamy duże migdałki, dzieci chrapią bardzo dobrze, może się okazać, że nawet nie zapomnimy o tym, że nasze dzieci chrapią, jeżeli zastosujemy ten program. Funkcje wątroby. Mieliśmy już wsparcie wątroby zarówno w złotym cyklu, jak i w głębokim. Dzisiaj funkcje wątroby spowodowane różnego rodzaju przyczynami, od przyczyn związanych z niewłaściwą dietą, przez przyczyny zapalne, ale też wspomagające przy emocjach. Funkcje wątroby, tam gdzie mamy stres, a jaka emocja stoi za wątrobą? Mówi się, co ci leży na wątrobie, tak? Czyli jeżeli mamy w sobie taką energię, gdzie trzymamy jakąś złość, nie umiemy tego odpuścić, ale jeszcze nie żółć nas zalewa, czyli woreczek żółciowy, to funkcje wątroby warto zastosować. Osoby, które mają otyłość, zwłaszcza mężczyźni z otyłością brzuszną, z obtłuszczeniem wątroby, to tutaj nawet ten program funkcje wątroby przez 3-4 razy w tygodniu można zastosować. Tam, gdzie wątroba nie radzi sobie z usuwaniem toksyn, a obtłuszczona wątroba nie będzie sobie radzić z toksynami, wobec czego wszędzie tam, gdzie czujemy, że po jedzeniu nas boli, w prawym podżebrzu, to znaczy wątroba po prostu sobie z tematem nie radzi. Nietolerancje, głównie chodzi o nietolerancje pokarmowe, czyli mamy alergię na różnego rodzaju pokarmy, zdecydowanie program zrównowagi bioenergetycznej. Toksyny wspominałam przy okazji wcześniejszych programów, że możemy stosować i ja często moim klientom zalecam, żeby stosowali program oczyszczający z toksyn profilaktycznie przez pierwszy miesiąc, przez 3 razy w tygodniu, gdzie proponuję pierwszy ze złotego cyklu program oczyszczanie, z głębokiego cyklu też program oczyszczenie i z równowagi bioenergetycznej toksyny typu poniedziałek, środa, piątek, resztę dni inne programy. W każdym razie to jest pójście przez pryzmat toksyn, głównie tych, które gromadzą się przez nasz sposób odżywiania, to co dostajemy z zewnątrz, w produktach, które nawet mogą nam się wydawać zdrowe, bo jemy zieloną sałatę, ale nie wiedząc z jakiego ona źródła pochodzi, może być na plantacji blisko drogi szybkiego ruchu, gdzie na przykład nam się będą metale ciężkie odkładać. Głowa, wszystko co związane z bólami głowy, ale też koncentracją i często ból głowy jest związany z obkurczeniem naczyń krwionośnych, związanych z zbyt małym nawodnieniem mózgu. Ważne przy programie głowa, pamiętajmy o dodatkowym nawodnieniu i często tam, gdzie mamy problemy z pamięcią, z koncentracją, z takim poczuciem, że mamy szum w głowie, ale nie mówię o szumach usznych, tylko tam, gdzie takie uczucie napięcia cały czas się pojawia. Znowu, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mieliśmy potencja w pierwszym programie, a teraz mamy prostata, tu mamy profilaktykę przeciw przerostowi prostaty, czyli mniej będzie skupienia na libido, a bardziej skupienie na tym, żeby prostata była zdrowa. Czasem się zdarza, że pytacie, dlaczego u kobiet wychodzi program prostata. Wspominałam wcześniej, że te programy mogą się pojawiać, bo częstotliwość, która jest w danym programie, się dostosowuje, ale drogie panie, nie wiem czy wiecie, ale my mamy resztkową prostatę i jeżeli mogłoby się zdarzyć, tak jak u mężczyzn może być nowotwór sutka i on jest mało wykrywany ze względu na to, że nikt się nie spodziewa, że taki nowotwór u mężczyzny może się pojawić, wobec czego jeżeli nam wychodzi funkcja prostaty, to może się okazać, że jakiś proces zapalny w tej resztkowej, symbolicznej naszej prostacie też się pojawia i warto ten program zastosować. W każdym razie nie bójmy się go. Funkcja płuc, bardzo podobny program do
głębokiego cyklu, ale taki bardziej skupiający się na samych płucach, bo w głębokim cyklu oddech życia mamy płuca plus cały układ oddechowy, a tutaj tylko płuca. O tarczycy wspomniałam przy okazji hormonów, stawy kości. Dla wszystkich tych, którzy już odczuwają problemy ze stawami i kośćmi, ale też dla sportowców i wszystkich, którzy ćwiczą. I drodzy Państwo, uwielbiamy chodzić w rzeczach, które nam odsłaniają kostki w zimie, bo taka jest moda. Oczywiście proponuję jednak cieplej się ubrać, ale jak moda wygra, to stawy kości stosujemy profilaktycznie. No i rwa kulszowa miejscowo na zakończenie. Jest to program, który znowu będzie działał podobnie jak programy przeciwbólowe, czyli w danym miejscu, w danym kręgu dobrze jest łączyć rwę kulszową miejscową ze stawami kośćmi, dlatego że jedno będzie działać na tu i teraz, a drugie będzie regenerować. Reszta programów z Healy Holistic Health w przyszłym tygodniu, natomiast ja oddaję, Józefie, Tobie głos i ja dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Drodzy Państwo, zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co mówi i Dominika, i Agnieszka. Od wielu lat jestem terapeutą, jednak tej wiedzy nigdy nie jest dość i zawsze czegoś nowego człowiek się nauczy. Jestem niezmiernie wdzięczny, że te wykłady cały czas postępują. Ja ze swej strony bardziej idę w te funkcje techniczne, praktyczne, no bo może łatwiej mi one przychodzą i chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć, jak można wystartować z Healy i jakie elementy są istotne i właściwie chcę powiedzieć o jednym takim programie, który jest bardzo skuteczny przy prezentowaniu Healy innym osobom. Drodzy Państwo, oj, bo mi tu coś. Drodzy Państwo, często się zdarza, że nasz smartfon czy tablet, urządzenie, na którym chcemy współpracować z Healy, żąda od nas kodu, czyli powinniśmy zeskanować tak zwany kod QR, a jeżeli nam to tutaj nie działa, powinniśmy wpisać kod tak zwany SN na urządzeniu. On zazwyczaj zaczyna się od liter 01, cyfr 01, 01, 01 i dalszy ciąg jeszcze 6 cyfr i liter pozwala nam uruchomić to urządzenie. W związku z tym, że zauważamy pracę nad oprogramowaniem Healy, które można powiedzieć ciągle się aktualizuje, no, powstają czasami takie sytuacje, że nie chce nam się urządzenie załączyć. Podejdźmy do tego ze spokojem, spróbujmy jeszcze raz zeskanować kod QR. Dzisiaj również miałem taką sytuację, nie chciał nawet zeskanować, może coś mu tam się stało, wpisałem kod z urządzenia Healy i oczywiście wszystko zaczęło poprawnie działać. Natomiast też pojawia się w takich pytaniach również, jak to jest, że uruchamia się Healy i nie ma określonego programu, czyli jest tylko taki jeden pasek i nic tu się nie dzieje więcej. Drodzy Państwo, w zależności od smartfona, faktycznie po wgraniu programu Healy World w pierwszym momencie pokazuje się tylko taki niebieski pasek, jak tu Państwo widzicie, krótki, gdzie tutaj możemy włączyć tak zwaną aplikację prezentacyjną. Jeżeli nam wyskoczy dodatkowo okienko połącz z internetem, aby pobrać programy dla Twojego Healy, możemy w tym momencie kliknąć anuluj. I w tym momencie, drodzy Państwo, przejdziemy do takiego programu pokazowego. Ja go bardzo często stosuję, właściwie go stosuję w ten sposób, że proszę osobę, z którą rozmawiam, żeby ściągnęła ze sklepu Play aplikację Healy World i kiedy ściągnie tą aplikację, to właśnie uruchamiamy dalej anuluj, żeby włączyła nam się jedna, jedyna aplikacja, czyli to tutaj, jak Państwo widzicie, takie kółeczko właściwie bez opisu, i
To jest taki świetny program 20-minutowy pokazowy. Jak Państwo widzicie, kiedy go uruchomimy, to w tym momencie urządzenie od razu mówi, że mamy przygotować elektrody uszne. Dobrze jest mieć coś do zwilżenia tych elektrod, żeby one były mokre. I podłączamy naszej osobie, z którą rozmawiamy, pokazujemy właśnie klipsy nauszne i wykonujemy start. Drodzy Państwo, tutaj należy bardzo uważać, aby nie przesadzić z procentami, z siłą działania tych prądów, bo faktycznie czasami jest to działanie bardzo skuteczne, czyli przyłóż, poczuj i zastanów się, jak to działa. Myślę, że jest błyskawiczne i ten program właściwie od samego początku, kiedy spotkamy się z kimś, możemy pokazać, weź ściągnij program na swój smartfon, podłączę tobie coś i pokażę, jak to działa i w tym momencie ten program działa całe 20 minut. Drodzy Państwo, często się tak zdarza, że na początku nasz rozmówca nie odczuwa niczego, ale bądźmy ostrożni, dajmy mu szansę, żeby on sam na tym smartfonie minusem i plusem regulował sobie siłę tego prądu, bo faktycznie czasami zjawiska są niesamowite, po prostu ludzie odczuwają natychmiast, że w głowie im się kręci, że coś tu bardzo poważnie działa, gdzie możemy faktycznie wykazać, że to urządzenie jest niesamowite i w prosty sposób pozwala nam pokazać, jak to urządzenie działa. Jest to program, skrócony program Balance ze złotego cyklu, czyli wyrównanie, jak to mówię, półkul mózgowych, czyli częstotliwości połączeniowych między tymi półkulami. Myślę, że ten program jest bardzo przydatny. Wielu osobom, którym w ten sposób pokazałem ten program, po 15 minutach, po pół godzinie stwierdzili, że się zdecydowanie lepiej czują. Także sądzę, że ten program warto pokazywać. Kiedy nam wyjdzie, skończy się ten program, myślę, że warto kliknąć wtedy do menu, to jest taki wielokreskowy tam pasek, w którym otworzy nam się cały zestaw menu i tutaj wystarczy wejść w ustawienia i kliknąć aktualizuj programy. Wtedy nam wszystkie programy, które zakupiliśmy, oczywiście zainstalują się w smartfonie i możemy już dowolnie korzystać. Także drodzy Państwo, ślicznie dziękujemy dzisiaj za uwagę. Zmieściliśmy się fantastycznie w czasie. Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie prowadzić tę akademię. Każdy nadaje z innego miejsca i to wszystko działa. Drodzy Państwo, ja Państwu dziękuję. Myślę, że w całym zespole Państwu dziękujemy i do usłyszenia w piątek na pytaniach. Jak Państwo zauważyliście, napisałem nowy mail, czyli akademiazdrowia@gmail.com. Warto zadawać nam pytania, my je wszystkie staramy się Państwu je przekazać. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję Józefie. Dziękujemy bardzo. Miłego wieczoru.